ludzie, którzy odwołują się do patriotyzmu, którzy stali pod pomnikiem małego powstańca, którzy mają znaczki Polski Walczącej. Pani się bardzo zdenerwowała, kiedy usłyszała te krzyki z tamtej strony. Powiedziała pani: milcz głupi chłopie, milcz, chamie skończony. To prawda, bo ja z tymi ludźmi w powstaniu miałam do czynienia, z ludźmi o takich poglądach. Bo w powstaniu wszyscy stanęliśmy do walki bez względu na nasze przekonania. Pytanie nasze, jak przyjmowaliśmy nowego żołnierza, pytanie brzmiało nie jakie masz poglądy, tylko czy dobrze strzelasz, czy nie będziesz marnować amunicji, tak? Więc w moim oddziale było też wielu ludzi, którzy byli z tej dmowskiego, powiedziałabym, partii i nikt nigdy nie pytał ich o to, czy są zadowoleni z tego, jaka jest nasza, jakie nasze przekonanie. Ja jestem z szarych szeregów. Dla mnie to najważniejsze było to, żebyśmy byli razem, żeby było nas dużo i żeby byli dobrzy żołnierze. Sama też starałam się ze wszystkich sił, jako żołnierz, bo byłam żołnierzem w powstaniu, jako żołnierz dobrze strzelać i nie marnować amunicji.